ileby nie miał ludzi, to tak czy owak w danym momencie, w danym miesiącu musi mieć tylu klientów, aby... Kolejny dzień w drodze, kolejny dzień w Niemczech. Oczywiście z moim ulubionym kierowcą. Zapraszam na kolejnego vloga. Dzień dobry. Halo? Słyszysz mnie? Halo? Halo, halo? Tak to czasem bywa, że nie można się połączyć, porozmawiać, ponieważ coś przerywa. Czek to wiesz, jadę, to akurat może tak jakoś tak być. Powiedz mi, dowiedziałeś się coś sam z tym pochwytem? A do kiedy byś to miał? Okej, dobra, to... czyli teoretycznie w czwartek, później piątek bez problemu już to miał. Piątek rano by ktoś po to przyjechał, a jakbyś tam miał to w czwartek i tylko mi napisz, ile by to kosztowało, nie? Super. A dobra, tam dziwiczne dane jeszcze, nie? Dobra. No i tam, no, dobra. Okej, okay. Dobra, dzięki, nara. Jesteśmy w Berlinie, dzisiaj mam tutaj w sumie dwa spotkania i musimy coś tam troszkę zrobić, zobaczyć, coś pomierzyć i takie tam, w sumie to co zwykle. Dzisiaj na spokojnie wyjechaliśmy o 6 rano, także żadnej nocki nie było tym razem. Ale dzisiaj jedziemy też do klienta i tam będziemy montować już konkretne wyroby, to znaczy drzwi. I będziemy prawdopodobnie wracać jutro wieczorem lub w czwartek rano. Ciężko powiedzieć, bo dzisiaj tak naprawdę mamy dzień jaki? Dzisiaj jest wtorek. Wtorek, a dokładnie 7 maja. Także jedziemy do przodu cały czas. A jeszcze dzisiaj tak sobie słucham webinaru Mirka i Osmana, który był dokładnie wczoraj, 6 maja. Także bardzo ciekawe, zobaczymy jaki ten kurs wykupimy, bo tam są trzy poziomy. Na pewno na jakiś się zdecyduję, także który pomoże mi pewne rzeczy może uporządkować. Zobaczymy jak to wygląda. Dobrze, teraz pokażę wam w jaki sposób się szykujemy przed wyjazdem do klienta, już wjeżdżamy, Mariusz, więc tak. Ej, nie, będzie potrzebny tak, wkrętarka, nie? Wkrętarka, na pewno tam miara, zeszyt, żeby do pomierzenia, długopis. Do tego będzie potrzebna imbus czwórka, ten, ale ten zwykły, ten długi, nie? Nie grzechotka. No i zestaw bitów, nie? Żeby tam można było coś ewentualnie wybrać, jakiś bit, nie? I to by było chyba wszystko. Być może będzie potrzebna zagłębiarka i szyna, ale to nie wiem, bo tak tam coś gości mówił, że coś tam progiem haczy, ale to zobaczymy. Zobaczymy i najwyżej później się to. Najwyżej się wróci, nie? Też musimy zaparkować w takim miejscu, bo to jest centrum, nie? To tam ja nie wiem, czy będziemy mogli zaparkować obok. Czy w ogóle będzie jakiekolwiek miejsce i pamiętasz ten parking? Czy tam byliśmy kiedyś na tył? No ale to staliśmy na ulicy prawie, nie? Nie, to raz na ulicy staliśmy, ale jeszcze tam jest dalej taki parking, ale też nie wiadomo czy będzie miejsce, to zobaczymy najwyżej. I najpierw poszukamy w koło, jeśli nie będzie miejsca to jedziemy na ten parking, bo tam jest oddalone, nie wiem, 200-300 metrów, także najwyżej się przejdziemy. Ale zawsze będzie lepiej po prostu tutaj zaparkować, nie? Wszystko
Gdzie? Będziemy koło sklepu, w którym robi zakupy Merkelowa. Na fakcie, naprawdę. W lewo jedź. Ciężko tu zaparkować, zwłaszcza takim dużym busem. No jedzie śmiało. No masz 40 centymetrów. Siadaj. Nic z tego, jednak za długi. Dosłownie do mnie 70 centymetrów i by wszedł. Zaparkowaliśmy i to jest właśnie ten sklep, w którym Merkelowa robi zakupy. Nie mam żadnych powiązań z tym sklepem, także idziemy. Lepiej wiekło? Coś być potrzebne? Nie, bo nie. Skomorujemy uścisk, dziękuję za spotkanie. Nagrywamy ten dzień życia przedsiębiorcy. Pa, pa. Zrobię tą wycenę. Jeśli powiecie na kuchni tak, to wszystko w czerwcu. A jak nie, to tak czy owak. Tak czerwiec, bo już tak czerwiec. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Po pomiarach wszystko zrobione, wyregulowane. Też tutaj jakieś drzwi robiliśmy. Czas teraz na następne spotkanie. Niestety czasami bywa tak, że pewne rzeczy
pewnych rzeczy nie jestem, nie mam na nie wpływu. Mimo szczerych chęci, że chciałem dowieźć ten towar na czas, to jednak coś nie poszło po drodze tak. Przy dużej ilości zamówień, no niestety czasem tak bywa. Opowiem dzisiaj, dlaczego stolarze czy inni przedsiębiorcy, którzy mają też mniejsze firmy, mniejsze zamówienia, są czasami dwuosobowe jakieś tam firmy i mają opóźnienie. A to po kawce na stacji, w trakcie opowiem, że taki dziwny szum. A chciałbym, żebyś to zrozumiał. Zrozumiał. Nie, Mariusz? Jesteśmy już na stacji, za chwilę kupimy kawkę. Tak, jednak przed kawką powiem. Ty możesz tankować. Dziękuję. Dlaczego są spóźnienia? Znaczy, jeśli jest jakiś przedsiębiorca, stolarz, malarz, ktokolwiek inny i ile by nie miał ludzi, to tak czy owak w danym momencie, w danym miesiącu musi mieć tylu klientów, aby zaspokoić swoje wszystkie potrzeby związane z opłatami, związane z przeżyciem, związane z tym wszystkim kosztami utrzymania, które ma. I w momencie, kiedy załóżmy teoretycznie, a znam takie przypadki, czy ludzie robią sobie bardzo fajnie w kalendarzu, ustalają wszystko ładnie po kolei i chcą dowieźć każdemu towar w odpowiednim, umówionym czasie, to wynikają różne rzeczy. My od jakiegoś czasu działamy w ten sposób, że jesteśmy na czas, w miarę na czas. Mam bardzo stricte uporządkowane te wszystkie montaże, ale jakby do tego też dosyć mocno dorosłem, pewne rzeczy musiałem pozmieniać, ale bywa często tak, że klient do mnie zadzwoni i powie, że jednak nie jest gotowy. Ja muszę to przestawiać. Czasami o miesiąc, czasami o tydzień, czasami o dwa miesiące, a bywało i o parę miesięcy. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy mamy wszystko ładnie poukładane i w danym miesiącu, załóżmy, my jesteśmy w stanie ogarnąć 4-5 klientów w miesiącu, a dwóch nam przesunie w ogóle termin, a mamy towar zrobiony, dwóch klientów nam przesuwa termin, to w innym miesiącu się robi nam ścisk, a w tym miesiącu się robi nam luz. Jeśli jeszcze zostaniemy poinformowani przez klienta dosyć w krótkim okresie czasu, kiedy będziemy mieli już wszystko zrobione, a nie będziemy mogli zrobić innemu klientowi, żeby w te miejsce kogoś włożyć, no to jest problem. Wtedy się robi nam luka. Wtedy taka firma może mieć nawet problem finansowy, żeby ogarnąć pewne inne rzeczy. To raz, że musi wydać to, zacząć robić inne rzeczy, nie mając pieniędzy jeszcze za ten towar. Także to nie jest tak do końca, że tam stolarz się mi spóźnia, tam ileś, czy jakiś inny murarz, czy ktokolwiek. No ale każdy musi zrobić swoją robotę i przeżyć. I teraz tak, i dlatego też często bywa tak, że z tego powodu, że za dużo mają napchane ci ludzie, czy te firmy, się spóźniają, lub po prostu są inne niezależne rzeczy, typu jak jakiś defekt maszyny, zwolnienia człowieka, lub po prostu jakieś nieprzewidziane urlopy. Także tak to mniej więcej wygląda i u nas co prawda było jakby problem bardziej mechaniczny, że te rzeczy tam będę musiał o te 10 dni jeszcze poprosić o łaskę tą panią, ale takie rzeczy się zdarzają. U nas bardzo rzadko i dajemy też 6-letnią gwarancję. Jesteśmy praktycznie jedynymi na rynku, coś takiego robią. Także myślę, że tym się bardzo wyróżniamy i gorąco zapraszamy do zakupu. Dobra, czas iść na kawę.
się i już wstawiliśmy wszystkie skrzynie w otwór. Czy nie zapianowano?